Gdzie teraz jest chociaż kurwa. Safety B. Ale zajebało jesteśmy po tym, bezpieczni. Nie? Pela dziś naszym gościem, pan Jacek Murański. Witam, panie Jacku. Dzień dobry, panie Arkadiuszu i dzień dobry dla wszystkich pańskich widzów. Już trochę minęło czasu od pana drugiej walki. Jakie wnioski, panie Jacku? Bo był pan pewny siebie, a jednak w tym starciu, no, sporo brakowało. Arek wygrał zdecydowanie na punkt. Spokojnie, to jest wielka tajemnica i to nie jest tajemnica wiary, bo to nic nie będzie na wiarę i ta tajemnica zostanie ujawniona już 6 listopada podczas 16 gali Fame MMA w Gliwicach. Ale to wtedy... Przepraszam, spoileruję, te Gliwice jeszcze nie są pewne. Podczas 16 gali Fame MMA ta tajemnica zostanie ujawniona, bo za tą walką się oczywiście kryła pewna tajemnica, ale nawet z pewnym ogromnym zaciekawieniem oglądałem przebieg wczorajszej walki Artur Szpilka, Denis Załęcki, bo te sprawy się będą krosowały, a w jakiej części się będą krosowały, w jakim aspekcie, to wszystko już ujawni Federacja Fame MMA po mojej... Co ma Denis i Szpilka do walki Murańskiego, nie rozumiem. Walce na 16. Śmiesznie, że tapczan się komponuje ze ścianą. Pamiętam, jak byłem u prababci, to też takie dziwne rzeczy tam były. Ale to... No ja wiem, że pan nie będzie chciał o tym mówić, no ale z tego można by wnioskować, że chodzi o jakieś chyba kontuzje. Jest wielka tajemnica. Na razie o tym nie mówimy. To wszystko... okoliczności to będą tworzyły, a te okoliczności będą dopiero, i to nie przed, już nie ma rozmów przed, po walce mojej na 16. Okej. Okay. No ale pan... ma to, jakby nie ma to bezpośredniego... Będzie walczyć ze starym Załęcki? Nie no kurwa, raczej nie. Podejrzewam, że nie. W związku, ale bardzo mocno się to krosuje i dlatego ze szczególnym zaciekawieniem oglądałem wczorajszą walkę, tak jak powiedziałem, na Hajlik wczorajszą walkę Denisa i Artura, bo też ta historia moja się bardzo mocno krosuje z tą historią wczorajszej walki, a w jaki sposób, w jakim sensie o tym wszystkim widzowie, jak też obecni ci widzowie przed komputerami, jak i też obecni na hali, gdzie będzie się ta szesnastka odbywała, dowiedzą się już po mojej kolejnej walce. No to jak pan wspomniał o gali Hajlik, to jaki pojedynek zrobił na panu wrażenie? No i właśnie, wspomniał pan o starciu, Popka chodzi? Z Denisem Załęckim. No Denis miał naprawdę świetny ten początek. No tak, ale... Dobra, kiedy on o mnie mówi, bo mi tak szczerze to trochę szkoda czasu, żeby to oglądać przez 22 minuty. Tutaj jednak, no to te okoliczności... Walkę Mateusza. ...zwyczaju walkę na maksymalnie 20 sekundzie. A teraz znowu pana... Jeśli chodziłoby tylko o złamanie nosa. Takie coś jak Marcin Najman, no to on nie jest w stanie mnie urazić, no bo... No po prostu nie jest w stanie mnie urazić. Tyle jakby odnośnie pańskiego pytania. No to i ostatnie pytanie ode mnie. Poproszę pana o komentarz w zasadzie, bo Nitro w rozmowie z Sylwestrem Wardęgą powiedział, że pozwał pana żonę i Mateusza. Proszę o komentarz. Komentarz jest taki, że to chłopiątko nie ma kompletnej świadomości prawnej. Powiem panu tak. Jakbym był adwokatem i przyszedłby do mnie taki... No jest taka zasada też. Ja jej po części hołduję. Jak chwyciłeś frajera, to go duś. No to jeżeli taki frajer jak Nitro przychodzi do adwokata, i to też się dotyczy każdej dziedziny życia, no w tym przypadku do adwokata. To przecież adwokat mu sporządza pismo za 12,5 tysiąca od sztuki, bo trzy takie pisma i kasuje go tam za 2 godziny roboty, jakby robi kopii w klej 3 pisma i kasuje go, lekko licząc, 36 tysięcy. I pewnie go, i w ramach tej czynności, pewnie go klepie po plecach tego półgłówka i mówi, tak, Nitruś tam, czy tam, jak on tam... Boras przesyła. Nie, za 2 tygodnie będzie stary. 28 groszy. Siema wuja na 77 jest już ten bon,
który daje los na M2 i rabat na ciuszki ewentualnie kiedy będzie? Za 2 tygodnie, stary. Tak, Siergiej, będzie świetnie. Tak, no wygraliśmy, no na pewno wygramy. No to, no to w tych kategoriach to jest. No, no, jak adwokat chwycił frajera, to go będzie dusił. No i tak bym spuentował to, a od wezwania do pozwu to bardzo daleko, ale tak jakby już idąc w kierunku ewentualnego sporu sądowego, to byłbym szczęśliwy, gdyby do takiego doszło. Bo mógłbym tego wypunktować, tego przedstawiciela antykultury, bo to jest przedstawiciel, to jest jeden z frontmenów takiej antykultury, która się wytworzyła na polskim internecie. O zgrozo, to coś, ten Nitro, ten Siergiej ma 2,5 miliona społeczności. O zgrozo, bo te rzeczy, które tam ten typ propaguje, te wszystkie świństwa, to mieszanie w głowach polskich dzieciaków, polskiej młodzieży, ta obrzydliwa demoralizacja, to jakby to się miało faktycznie skończyć tym pozwem, mielibyśmy stanąć naprzeciwko siebie w sporze sądowym, no to ja byłbym naprawdę szczęśliwy, bo to byłaby rytualna, podkreślam, rytualna, żeby nie wyjmować z kontekstu, rytualna śmierć tego produktu internetowego pod tytułem Nitro Siergiej Zyniak, czy jak on tam funkcjonuje, w każdym razie Siergiej Górski, to byłaby jego rytualna śmierć w internecie, czyli to w tym jego środowisku naturalnym, w których on funkcjonuje właśnie, propagując antypolskość, nienawiść, wszystko co złe, to jest jego propaganda. I generalnie został tam zadaniowany, żeby mieszać polskiej młodzieży w głowach. Wykorzystywany jest również politycznie do celów politycznych, stricte politycznych, więc ja byłbym szczęśliwy na taki proces. Ale jego adwokata rozumiem, no. Mówię, podkreślam, w myśl zasady, chwyciłeś frajera, to go duś, no to ma tam adwokat czy adwokatka, czy tam biuro adwokackie, kancelaria adwokacka frajera, no to go będą dusić, no. Okej, ja dziękuję panie Jacku za rozmowę. Jeżeli chciałby pan coś na koniec jeszcze dodać, to proszę bardzo. Nie, dziękuję również panie Arkadiuszu. Zawsze się miło z panem rozmawia. Lubię takie merytoryczne, fajne pytania. Pan jest jako jeden z niewielu zorientowany w temacie i jakby fajnie, bo pewna logistyka tej rozmowy jest taka zachowana i generalnie wie pan o czym. Tylko, że chyba od jednej rzeczy przede wszystkim nie zrozumiał. To nie jest tak, że idziesz się, kurwa, jest tam sąd, jesteś adwokaci i się kłócisz, kto jest gorszy. Nie. Jesteś pozwany z jakichś tam paragrafów i w sumie jak on chce się o coś do mnie przypierdolić, no to on mnie pozywa do sądu, nie jego. I to wygląda tak. Dzień dobry, czy w dniu takim i takim, o tej godzinie, tu i tu, zrobił pan to, czy pan tego nie zrobił? Nie zrobiłem, no ale pan zrobił. Dlaczego? No bo to i to. To nie jest tam, że wiesz, on sobie przychodzi i mówi, no bo Sergiusz 8 lat temu miał długie włosy, a długie włosy też mają, kurwa, nie wiem, heavy metalowcy i uważam na podstawie tego, że miał długie włosy, że może mieć z okultyzmem jakieś powiązania. No, to tak w skrócie to nie sprawa dla reportera, no. Więc no. No. Chłop chyba nie ogarnia, że on się będzie tłumaczyć ze swoich słów, a nie ciebie punktować za twoje. No coś takiego, no. Odcinek Konopa? Konopski. A, bo jest ten. Na szczęście tego nie oglądałem jeszcze. Obleśny fake news z Krosna. Zdejmij ten film? Jaki film? Remi przesyła 10 zł. Nitro lubię cię i oglądam 7 lat. Ale nie rozumiem, czemu jesteś taki naiwny i zawsze popełniasz ten sam błąd bezinteresownie promując osoby, które są niewdzięczne. Mam na myśli famę, zacznij się cenić, bo to się obraca przeciwko tobie. Famę macie w ciu. Kurwa, no nie tak, nie do końca mają mnie w chuju, bo dzisiaj dostałem ofertę walki. Więc tak jakoś tak w chuju to mnie nie mają. Może, no nie wiem, może trochę, no też ich... Też ogólnie na kutasy włodarzy nie patrzyłem. Widziałem kiedyś penisa Boxdela niechcący. Nie niechcący, że na zasadzie, że aha, to był niechcący. Tylko nie chciałem tego widzieć, a go zobaczyłem. O, na takiej zasadzie. Dlatego niechcący. No.
Więc no. I był duży, bo Bogdan mówił, że ma wielkiego. Kurwa. No był. Był na pewno gruby i był w stanie takim spoczynku, takim wiesz. I był w porządku, muszę powiedzieć, jakkolwiek to brzmi. Tak, potwierdzam. Kutas Boxdela jest w porządku. Nie widziałem go w pełnej okazałości. Także wiecie, że był naburmuszony. Po prostu był takim luźnym, o. Więc no, co ty mówisz, stary? No widziałem, Kiedyś on komuś tak fiutem machał przed kamerą i on to nagrał i potem to widziałem. I nie chciałem tego widzieć, nie? Tylko to było na zasadzie, ty pana to, ja na to patrzę, kurwa, co to jest? Fiut Boxdela. Kurwa, stary. No. No. Więc no. No był w porządku, nie? Naprawdę. Naprawdę był w porządku. Co ty gadasz? Prawdę. No. No. Panie, się bawią ci influencerzy? A nie wiem, gdzieś samochodem jechali. Kurwa, no nie wiem. No ciężko mi powiedzieć, bo to też już jakiś czas temu było. Czy większy niż mój? No nie wiem, ciężko powiedzieć. To by trzeba było wojnę na szable zrobić, a nie na wiesz. No. Nie no, uważam, że to był że był trochę większy od zawiedzionego ziomusia. No. Czy pieniądz dobry za walkę? Znaczy, no dostałem jakąś ofertę nawet pieniężną w zeszłym tygodniu, ale powiedziałem, że nie. Bo mi się głównie dwie rzeczy nie zgadzały, a mianowicie formuła walki i czas do tej walki. A dzisiaj w sumie formuła się zmieniła na taką, którą lubię, ale czas mi nie odpowiada. Bo kurwa, też trzeba być świadomym niektórych rzeczy, nie? Bo na przykład pójść i się położyć trzeci raz, no kurwa, możesz coś takiego zrobić, nie? Co to jest za problem? Idziesz, kurwa, dostajesz bombę, kurwa, i se siedzisz. I potem dostajesz przelew po tygodniu. I w sumie jest wszystko w porządku, bo na tym freak fighty polegają, ale ja bym chciał wygrać, no. Więc no. I tak bez śmiechu, jakby cię minimajk wyzwał, zawalczyłbyś? Nie. Więc no. Nie ciężko lepszego twojego, on w dodatku pewnie go używa, a właściwie to jego kobieta. Nie no, to w sumie jak wiesz, czy ja używam mojego, czy nie używam. To zajebiście. No. No. Czy Muay Thai będzie? No ręce i nogi bardziej było mówione. No ale nie będzie tej walki, no nie będzie. Więc no. Ja też myślę, że trzeba się troszkę odseparować od tego środowiska freakfightowego. Nie jakoś tak mocno, ale nie może być to, wiesz, nie może być to coś, co ci kurwa, na co poświęcasz dużo czasu. Bo prawda jest taka, że no jest to męczące, kurwa. Tak kiedyś było, jak już kiedyś miałem ze środowiskiem YouTube'owym, jak było tych eventów w chuj i wiesz, i gdzie nie pójdziesz, to widzisz tego Stewarta, tego kurwa, nie wiem, tego Isamu, tego Blowka, tego Dubiela i wiesz, i 15 tych samych osób i te eventy też były jeden do jeden takie same i wiesz, i tylko gadka o tym, tylko gadka o tamtym, no już takie męczące, no. Kozak przesyła 9 zł i 75 groszy.